Witam Państwa na kolejnym filmie Niepocentryzmu. No, dzisiaj mamy wreszcie jakby pokazanie tego promienia w przestrzeni, jak on wygląda. Mamy szereg tutaj pytań. Ja za chwilę je tutaj omówię. Mam tutaj trochę ściągę i jest trochę tych punktów. Co się działo od czasu 13 i 14 tych filmów? Otóż rozgorzała wielka dyskusja. No oczywiście nikt tam nie chce być jakimś tam, powiedzmy, nie obrońcą blefu. No ale przynajmniej próbowano szczęścia z domniemanym luzem konstrukcyjnym w aparatach i kamerach, ponieważ sobie nie poradzili za bardzo oponenci z tym, dlaczego ciągle ten obraz skacze na zewnątrz góry aparatu, na zewnątrz, od osi, powiedzmy, mniej więcej tego obrotu. Z tym sobie jakoś nie poradzili. Ja ich dopytywałem się tutaj ze swojej strony o jakiś dowód naukowy, który by to wyjaśniał. Oni jednak tam opierali się przy swoim. Znaczy, no słuchajcie, no opierać się to się można. Zawsze. Ale to jest na zasadzie uporu. Natomiast argumenty są argumentami. No i niestety w tej chwili już nawet nie próbują jakby wspominać o domniemanym błędzie sprzętowym. Ale to jest też nieistotna sprawa. Tutaj były też inne komentarze, które wskazują na to, że Państwo mieli jakby problem z zobaczenia tego w przestrzeni, tego właśnie promienia świetlnego, jak to właśnie widać. Otóż tą suchą tęczę możemy zaobserwować, robiąc zdjęcie aparatem, kręcąc, w ten sposób. Można kręcać i robić poszczególne filmy. Zawsze będzie po prostu ten obraz na zewnątrz wyskakiwał. No i teraz, jaki tutaj jest jakby problem? Problem jest taki, że bez względu na to, gdzie jest to słońce, będziemy mogli zrobić tą suchą tęczę. O, i to jest taka ciekawostka. No i to jest w sumie też pewna trudność, gdzie tutaj pewna trzeba mieć dane jakby laboratoryjne albo warsztatowe, ponieważ to pytanie, no dlaczego my możemy zrobić to niezależnie od kierunku, znaczy niezależnie od istnienia słońca, możemy sobie nawet w pochmurny dzień obojętnie, możemy 360 stopni, możemy sobie robić suchą tęczę. No i teraz co z tym dalej, nie? Otóż to jest pewna jakby tutaj bariera, ale nie do końca, my ją przebrniemy przez to w części graficznej. Natomiast, co było jeszcze tutaj takiego ciekawego w komentarzach? Niektórzy mówią, że mi wierzą. Nie, słuchajcie, to jest prosta sprawa. Mi nie trzeba wierzyć, tylko proszę wszystko sprawdzić samemu. Wziąć aparat i tak dalej i wtedy wszystko sobie to samemu zrobić. Zobaczycie, jak to wygląda. Bo niestety, jeżeli ktoś się tylko bierze za analizę moich zdjęć, no to znaczy nigdy nie miał w ręce aparatu fotograficznego albo statywu, na którym ta kamera się znajduje. Ale, no słuchajcie, dyskusja jest dyskusja, burzliwa dyskusja. Była tam szczególnie pod trzynastką. Oponenci sobie nie poradzili z tym jednym argumentem, który dotyczył jakiegoś naukowego dowodu, który by mógł jakoś wytłumaczyć ten skok obrazu na zewnątrz przy kręceniu aparatu. Obojętnie co byśmy nie kręcili, zawsze jest na zewnątrz ten skok obrazu. Właśnie z tym sobie nie za bardzo poradzili, mimo że zrobili analizę taką porównawczą w dwóch płaszczyznach. Ja Państwu tutaj pokażę też w części graficznej, kiedy jak ja to robiłem, powiedzmy. Natomiast analizę oponentów przedstawię Państwu w opisie. Tam są linki, są zdjęcia, tam sobie tam nawet piszą, powiedzmy, różne rzeczy. No właśnie, ale pytanie, czego oni nie uwzględnili w tych zdjęciach? No to są co najmniej dwie rzeczy. No też się dowiemy właśnie. Bardzo ważne kwestie. Dwie rzeczy właśnie uniknęli, mimo że im to napisałem. Ale co ciekawe, w tych samych dyskusjach było coś takiego, że pierw ta druga płaszczyzna przesuwa się do środka. No, teraz już tego nie wspominają, ponieważ jak analizowali środek obrazu, to im wszystko wychodziło na zewnątrz. No i pytanie, dlaczego? No właśnie.
I akurat przy tej analizie już obecnie, teraz już nie wspomina o jakimś tam błędzie sprzętowym i tak dalej. Oni nawet nie piszą, nie. Oni tylko piszą, że tak się tutaj to przesuwa i tak dalej. Zresztą Państwo zobaczycie to wszystko na grafice. A więc czego oni zrobili? Dwóch rzeczy. To tylko tak powiem, powiedzmy, dwóch rzeczy. Jeden wyjaśnia, powiedzmy, tą ich analizę, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Ja to po prostu też w części graficznej będę mówił. Ale druga kwestia jest bardzo istotna. Praktycznie ten argument wycina domniemaność błędu sprzętowego i praktycznie te wszystkie analizy, nawet tych oponentów, wyrzynają oficjalną optykę. Otóż o co tutaj głównie chodzi? Chodzi o ostrość obrazu. Zwróciliśmy uwagę, kiedy patrzyliśmy na zdjęcia i jest to, powiedzmy, to widzieliśmy jedną rzecz. Obraz zawsze jest ostry. I jak to jest możliwe, że według oponentów domniemanie błędu konstrukcyjnego albo luzów konstrukcyjnych, domniemanie, by spowodowała nadal jakość obrazu. Bardzo dobra jakość obrazu jest. Mimo, że obraz skacze, a nadal jest jakość obrazu. Normalnie by to byłoby niemożliwe, ale jest. A więc z tym sobie też nie poradzili. Mimo, że ja tam wszystko opisałem w szczegółach i nawet dość duży komentarz dałem, taki dość długi, ale po prostu pominęli to. Zresztą słuchajcie, manipulanci mają to do siebie, że pewne rzeczy zawsze pomijają. Ja Państwu w poprzednich filmach starałem się wykazać tutaj pewną mechanizm i zasadę. No i właśnie to Państwu przedstawiłem. Jednakże jest to tylko jakby materiał do własnych dociekań i doświadczeń. No i jeszcze, co im tutaj ciekawego powiedziałem? Napisałem w komentarzach. Otóż kwestia lornetki i okularów. No właśnie, kwestia lornetki i okularów. I to, co przed chwilą powiedziałem, jest jakość obrazu. Słuchajcie, jakość obrazu w aparacie, nawet na przybliżeniu, też jest jakość obrazu. I to jest taka sama jak przed przybliżeniem. Nic się tutaj nie zmienia. I mamy taki bardzo prosty przykład, który praktycznie wyrzyna wszelką dyskusję na temat domniemanych luzów konstrukcyjnych. Otóż, słuchajcie, niektórzy z Państwa noszą okulary. No dobra, ja tak samo noszę. I teraz, gdyby te okulary miały inny rozstaw szkieł niż rozstaw soczewek moich oczu, to ja bym te okulary nie mógł nosić. One byłyby po prostu do wymiany. Zresztą, słuchajcie, wystarczy, że weźmiecie sobie jakieś tam kogoś innego okulary. Niech będzie na przykład ta sama dioptria. No i ubierzcie, no zaraz zdejmiecie. No bo jeżeli ktoś ma na przykład 64, a ubiera 64,5 ten rozstaw, to już po prostu są okulary nie do noszenia. Dlatego u lekarza, okulisty, kiedy się okulary ustawia właśnie tą szerokość szkieł, w ten sposób lekarz, to takim pokrętłem, to są specjalne okulary, takim pokrętłem pokazuje właśnie, jaki jest rozstaw szkieł. Czyli średnica z oczu, znaczy średnica oczu i średnica szkieł muszą być dopasowane, bo inaczej nie można nosić okularów. Tak samo jest tutaj w aparacie fotograficznym. To samo jest tutaj. Jest to wszystko tak spasowane, o. Widzicie, to tutaj po prostu luzu nie ma. Po prostu kto miał obiekty w ręce, to nigdy takich bredni nie będzie pisał, że jakiś jest domniemany błąd sprzętowy i tak dalej. Są różne konstrukcje obiektywów. Natomiast takie duże teleobiektywy to mają nawet szyny, prowadnice specjalne, żeby po prostu na tak dużej ogniskowej ta soczewka, ta ruchoma grupa soczewek, żeby one się przesuwały bez drgnienia, bez żadnego po prostu, bez żadnego mimośrodu. O, w ten sposób. To jest raz. To już mamy okulary, mamy tutaj obiektyw. Tutaj
akurat argumentacja dla tych, którzy będą tak kochali, powiedzmy, ten blef błędu konstrukcyjnego. Oczywiście ja tylko powtarzam, że na to nie ma żadnego naukowego dowodu, a obrońcy nauki tutaj ostro chcą bronić oficjalnej optyki, ale akurat ze sprzętem mi nie wyszło. Mało tego, mam jeszcze inny przykład. Kto ma lornetkę, to będzie wiedział. Wiecie, co tu jest? Też, żeby dobrze widzieć w ostrości okular, właśnie przez lornetkę, też musimy sobie ustawić. O, ja wam Państwu tak pokażę. To się tak ręcznie ustawia. O, widzicie? W ten sposób, o, tak. W ten sposób musimy zgrać średnicę swoich oczu, ogniskowe oczu, z ogniskową właśnie lornetki. Z tym jest, musimy scentralizować to. Dopiero widzimy obraz, który się nie przesuwa, natomiast nie przesuwa, nie ma, jest nadal ostry, oczy nie są męczone, natomiast tu jest pokrętło ostrości. Tu. To jest właśnie już przy tym ustawieniu, kiedy my to zgramy sobie, tu możemy wtedy ustawić ostrość i mamy taki jeden okrągły obraz tego, co chcemy oglądać. I to jest bardzo dobra ostrość wtedy. Natomiast gdybyśmy to sobie tutaj zdecentralizowali, tak jak to niektórzy twierdzą, no to, znaczy czy to w aparacie, czy tutaj w lornetce, to byśmy musieli patrzeć co najwyżej jednym okiem. O, w ten sposób, ale nie dwoma. W ten sposób. To, także tak to wygląda. Jeszcze co tu mamy? O, czego właśnie nie zrobili? Czego nie zrobili oponenci? Mieli na przykład dwa filmy na godzinie 12, czyli tam były dwa filmy. Czyli Panasonic i mój film, to który też wsadziłem w część 14, akurat na 12 też nie robili analizy. No bo na 12 też jest kwestia niwelatorów. Bo niwelatory niestety jest bardzo precyzyjne urządzenie. Tutaj kwestia poziomowalności statywu, powiedzmy tego tutaj przy kamerze, może być chwiejna i specjalnie na ten, kiedy robiłem zdjęcia, specjalnie na to nie zwracałem uwagi. No ale w niwelatorze na 12 będzie zawsze dokładnie. No i tutaj w części graficznej pokazuję właśnie te kwestie związane właśnie ze skutkami promienia świetlnego fiksowane przez niwelator. No i tutaj co jeszcze? Tutaj kwestie tego wstępu. To mamy tak. Aha! Jeszcze jest jedna kwestia. Poproszono mnie, bym robił filmy z innymi typami kamer. No słuchajcie, nie jest to specjalnie potrzebne, ale Państwo możecie takie coś zrobić, sobie taką analizę. W internecie jest szereg filmów na zasadzie zoom testu. Zoom test. O, wbić w wyszukiwarkę YouTube'a, zoom test i już mamy wszystko, co nam potrzeba. I wtedy możemy robić, tutaj film jest tam przed przybliżeniem i po prostu możemy zrobić screeny odpowiednie i widzimy, jaka jest analiza. Dalej ciągle będzie w każdym typie tych kamer, aparatów, będzie właśnie ten skok obrazu. Na zewnątrz aparatu, oczywiście. Ale to Państwo po prostu można analizować bez tego. Jeżeli kiedyś tam po prostu przyjedzie do mnie jakaś tam maszyneria Sony 300X czy tam X300 jakieś coś, no to po prostu coś takiego zrobię. Nie ma problemu. Ale jeszcze do mnie to nie dojechało. Ale ma dojechać. No to praktycznie teraz musimy przejść do kwestii graficznych. No i no, teraz mamy analizę dwóch płaszczyznach, tak już tych chcieli oponenci, nie ma problemu. I co my tutaj zauważamy? I tutaj to jest akurat zdjęcie typu na godzinie 15. No. I teraz no tu musimy się zastanowić, gdzie się przesunął o środek obrazu, no bo akurat to chcieli i to Państwu właśnie pokazuję. Otóż mamy tutaj taką ciemną część, tu widzimy jakieś tam w dali ciuchy, bielizna, proszę bardzo, to jest to miejsce. O, to jest to miejsce. To jest mniej więcej, jak wam powiedzieć, to jest mniej więcej na 15.20, 15.30. Dlaczego powstał takie przesunięcie? Otóż statyw
nie jest idealnie poziomowalny. No i właśnie z tego powodu powstają te różnice. I te różnice powstają też na pozostałych zdjęciach. Natomiast nie zmienia to faktu, że obraz od centrum obrotu, od środka obrotu przesuwa się na zewnątrz i jest nadal ostry. Zresztą mamy okazję właśnie zobaczyć, że są nadal ostry obraz. Ja tutaj Państwu tutaj tak zmniejszę to, bo to jest akurat tutaj powiększenie cyfrowe. O, ja już to, o, proszę bardzo. Zdjęcie nadal jest ostre, widzimy jak to wygląda. To jest ta minimalna odległość. Powiedzmy przesuwa przy 20-krotnym zoomie. Proszę bardzo. Tam akurat oponenci mogli coś tam pokiełbasić z tymi kątami, ale ja Państwu tutaj teraz zaraz pokażę, jak dokładnie określić te kąty tego przesuwu. Proszę bardzo, jeżeli chcemy tutaj coś zrobić, to mamy tutaj w paincie, bo to jest akurat paint otwarte, te dwa zdjęcia, to mamy właśnie ten znaczek środka obrazu, nie? Tej jednej płaszczyzny. A teraz, gdybyśmy chcieli zrobić dalej ten drugi, to Państwu to pokażę na paincie, jak to dokładnie wygląda ten środek. O, proszę bardzo, on tutaj jest, ten znaczek. Widzimy? To jest ten znaczek. I jak mamy jedno zdjęcie, to on się nam przesuwa tutaj, dlatego możemy ciągnąć tą czerwoną linię. To jest raz. No i teraz to zamykamy. I idziemy do następnego pytania. Następne pytanie to brzmi takie. No dobra, to jest 20-krotny zoom. No dobra, a jak będzie 30-krotny, 40-krotny? Czy to będzie stożek? Liniowo to się zmienia? Czy też nieliniowo? O, bardzo ważna sprawa. Liniowo czy nieliniowo się przesuwa ten obraz? Na zewnątrz. Czyli sucha tęcza jest jaka? Liniowa czy powiedzmy ten pierścień obrotu jest z każdym razem większy i jak on wygląda względem odległości. No to już to badali. To na przykładzie na godzinie 12, bo tu mamy akurat w kwestiach przestrzennych, żeśmy to analizowali. Teraz zobaczymy na godzinie 12 niwelator. Proszę bardzo, ta rycina pochodzi z XIX wieku i w XIX wieku takie rzeczy już widziano. Że ta krzywa, o, niwelator, aparat to jest mniej więcej to samo, też to pokazuje. Ta krzywa jest hiperboliczna. Czyli tutaj w niwelatorze krzyż niwelacyjny jest większy, jest wyżej niż rzeczywisty poziom. To jest bardzo ważna kwestia. Dlatego chodzi o tą linię, o tą linię. Ona, widzimy, jest krzywą. To jest na godzinie 12. Niwelator, niestety niwelatorem nie możemy kręcić. Nie da się. Niwelator tylko w jednej płaszczyźnie to bada i dlatego patrzymy na to na godzinie 12, tak, aparat fotograficzny. Czyli tutaj niwelator, nawet XIX-wieczna wiedza na ten temat potwierdza nam wszystko, co tutaj jest mówione. Tyle, że aparat nam jakby bardziej tutaj pokazuje kwestię przestrzenną. Tutaj mamy kwestię 2D tylko. Ale teraz zobaczymy do jeszcze jednego argumentu. To jest akurat grafika zrobiona na podstawie książki geodezyjnej Hendryka, niemieckiego geodety Heinricha Hanera. Otóż on nie wierzył w niebocentryzm, ale eksperymentalnie doszedł do wniosku i napisał to w swojej książce, że rzeczywisty kierunek refrakcji, czyli załamania światła, według profesora Hanera, tak on pisze, załamanie działa więc w przeciwieństwie do krzywizny Ziemi. Proszę bardzo, odwrotnie. To samo fiksujemy na 12 aparatem, no i powiedzmy na tym. Tylko tutaj jest to wszystko na 12, nie? Natomiast aparat nam mówi to o przestrzeni, o takim kole. Ale idziemy dalej. I teraz jak to w przestrzeni zobaczyć? To jest najważniejsze. Tutaj w 2D to mamy, ale jak przestrzennie to obejrzeć, jak to wygląda, ta właśnie, jakby to powiedzieć, no, sucha tęcza, powiedzmy, przestrzeń, o. Proszę bardzo. To jest mniej więcej
Tak to wygląda, proszę bardzo, tutaj na godzinie 12 mamy krzywą i tu na każdej z tych godzin mamy krzywą. To mniej więcej daje tylko wyłącznie obrazowo, jak to wszystko wygląda. To, co fiksujemy aparatem. No i teraz mamy następną taką kwestię, a więc jeżeli byśmy nawet wyciągnęli tam na bardzo dużym zoomie, to będziemy mieli akurat ten pierścień tu, o, w ten sposób. Ale oczywiście tutaj jest kwestia przestrzeni, a więc no co wypełnia tą przestrzeń? Niwelator nam na 12 pokazuje ten skok do góry, natomiast aparat mamy tutaj suchą tęczę, ale co w środku jest? Aparat to tylko pokazuje to, czego my nie widzimy. Na przybliżeniu oczywiście. No to mamy coś takiego. A tu jeszcze raz. Proszę bardzo. Można tutaj się też właśnie pokusić. Taki wniosek, że Słońce na takiej samej zasadzie działa. Właśnie tak oświetla Ziemię. O, te promienie tutaj idą po krzywej. No, załóżmy, tutaj mamy Słońce, idzie po krzywej. Później one się zakrzywiają do jądra Wszechświata, czyli do Pałacu Boga. Teraz idziemy dalej. W przyrodzie widzimy, też takie kielichy są. To nie tylko kwestia aparatu czy tam niwelatora. Niwelator tylko na 12 to łapie. Aparat jest lepszy pod tym kątem. Proszę bardzo. I takimi snopek, no to chodzi o tą górę tego snopka. Takie właśnie snopki, snopy światła oświetlają Ziemię. O, tak to można uprościć, obrazowo Państwu pokazać. Co tu jeszcze mamy? A, no jasne, bym zapomniał. Co to jest? To było zadanie domowe. No, niektórzy Państwo już zgadli. To jest promiennik Słońca. I oczywiście to załamanie tutaj światła na szkle Karmana. To jest też związane właśnie z tym, że szkło jest 100 km nad Ziemią. I właśnie też pokazuje takie koło. No oczywiście. Tak to wygląda. A ten promiennik, to jest promiennik. Czasami go, niektórzy mówią, że to jest flara, czy to jakiś flex, ale to jest po prostu promiennik i on występuje mniej więcej wtedy, kiedy powstaje halo Słońca. Właśnie ten promiennik Słońca. Czyli promiennik jest w kosmosie powyżej linii Karmana, a Słońce jest wyświetlane przez ten promiennik i my go widzimy. Zresztą ja bliżej to jeszcze będę tłumaczył na kolejnych filmach. Ale jest to odpowiedź właśnie. No Państwo niektórzy już załapali, o co chodzi. Że to jest promiennik Słońca. No ale widzimy, jak tutaj światło się też rozchodzi, chociaż jest wyświetlane, ale też się załamuje tam na warstwach szkła nieba. O, tutaj mucha na jakaś nam lata. No i teraz idziemy dalej. O, już chyba wszystko. No dobra, to teraz kwestia, tu żeśmy wrócili. Możemy tutaj jeszcze tylko o, to pokazać i to byłoby wszystko. Co jeszcze tutaj chcemy powiedzieć? Jaka jest siła, która właśnie tak w przestrzeni pokazuje, jak promień świetlny biegnie? Co to za siła? O, możemy tutaj cofnąć się. Co to za siła? To jest siła, która... O, idź tutaj mucho. To jest siła, która w przestrzeni formuje promień świetlny. Czyli cała fizyka idzie do kosza. No, prawie cała, ale w ten sposób ta siła jest nie po prostu fizyka nie chce znać tej siły. O, oni to ukrywają, a jest to związane z magnetyzmem Ziemi. To jest następny temat, głębsza rzeka. A więc to by byłoby na tyle. Jeszcze powiedzmy w takich kwestiach będę się wypowiadał, ale to już jest kwestia jakiegoś tam czasu. To tyle, dziękuję, na razie.